Cześć kochane ziomeczki, Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tutaj mam drugą wersję do zagrania, drugą fajną, troszeczkę trudniejszą niż For Beginners. Akordy jakie tam mamy to jest tak, G, dur, C dur, E mol i później C dur. Czyli G, C, E, C. W ten sposób. Gram piórkiem wood note, drewnianym. To taki, daje troszeczkę taki przydźwięk. Takie ciekawe brzmienie, musicie sobie to obadać. I teraz dobra, jeśli sobie zobaczycie jak to brzmiało w piosence, jak to brzmiało w tym filmie, co też robiłem wcześniej, to sobie musicie obadać jak się akordy zmieniają. W ten sposób było bicie akordami. I teraz moglibyśmy podłożyć pod to bicie, możemy podłożyć właśnie takie motywy. Struna, gram tylko na strunach dwóch. Na strunie drugiej B i trzeciej G. Strun standardowy E, A, D, G, B, E. Tam gdzie gramy akord G-dur, tam gramy taki motyw 0-3. Uderzam tylko w dół, jest taki lepszy dźwięk, bo uderzam pod górę, byłoby głupio. I stłumieniem też tutaj, prawda, nadgarstkiem. To byłoby pod G, pod C-dur byłoby 0-1. Macie to? Pod E-mol jest 0-0. To jest E-mol. I teraz pod C, 0-1. Teraz jak to brzmi w całości? Można powiedzieć, że teraz można włączyć tekst i do tego grać. To byłaby jedna taka wersja. No jedna gitara tak gra. Druga gitara z kolei gra wersję taką. Uwaga. Jak mamy pod G. Mamy tak, w ten sposób. Na trzecim progu najgrubsza struna. Na trzecim progu struna piąta. Później najgrubsza na zero. Czyli piąta na trzecim. Teraz zobaczmy jak to brzmi. G. C. E. C. Widzicie, to jest taka fajna wersja. Stąd też się bierze, że akordy właśnie w ten sposób są grane w całej piosence. Zobaczmy ostateczną wersję trzecią, jaką można byłoby to zagrać, te motywy łącznie z akordami w pełnym brzmieniu, plus te rzeczy. Uwaga, uwaga, skupcie się. Uczcie się, grajcie, piszcie jakieś nowe filmy, jakie chcecie, żeby zrobić. Także papatki na razie.